Dzisiaj poruszymy sobie taki bardzo drażliwy temat. Prostytucję w Dubaju, czyli w mieście muzułmańskim, które znajduje się w kraju muzułmańskim, czyli w ZEA, gdzie teoretycznie panuje prawo szariatu. I chyba w ogóle nie muszę wam mówić, że w tej części świata, jaką jest Bliski Wschód, takie rzeczy jak prostytucja to jest bardzo, ale to bardzo głęboki temat tabu. To nie jest tak jak u nas w Europie, gdzie jedziemy sobie do Amsterdamu i tam jest 9 czerwonych latarni i to jest wszystko normalnie na ulicy i nikt się z tym w ogóle nie kryje, nawet jest to atrakcja turystyczna, nawet przychodzą tam pary zrobić sobie zdjęcie i w ogóle coś starzy ludzie i tak dalej. Jest to po prostu tak normalna rzecz, że w ogóle nie budzi to żadnego obrzydzenia ani niczego w tym stylu. Natomiast tutaj, na Bliskim Wschodzie, jest zupełnie inaczej. W niektórych krajach, oczywiście nie tutaj, bo tutaj jest cywilizacja, kobieta, która jest zgwałcona, może być skazana na przykład na karę śmierci, ponieważ ten gwałt to był przecież seks przedmożeński jednocześnie, więc ona zgrzeszyła, więc jest w ogóle niegodna wtedy i tak dalej, i tak dalej. No i musi umrzeć. Więc w takiej części świata, chociaż powtarzam jeszcze raz, Dubaj taki akurat w ogóle nie jest. Ale mimo wszystko tutaj generalnie takie tematy seksualne i tak dalej są tematem tabu. Strasznym, ogromnym. Takim, że o tym się praktycznie w ogóle nie mówi. A jak się mówi, to bardzo rzadko i bardzo ostrożnie. Dlatego też długo zwlekałem z tym odcinkiem, dlatego że no jest to temat bardzo drażliwy tutaj. I nie lubię się skupiać na aż takich hardkorowych, nazwijmy to, tematach. No ale nadszedł czas. Wreszcie trzeba przełamać ten taki może strach, może zahamowanie przed poruszaniem tych tematów takich najbardziej kontrowersyjnych i to wreszcie zrobić. Także jak to jest z tą prostytucją w Dubaju? Oczywiście ona istnieje i wbrew pozorom, nie tylko, że istnieje, ona ma ogromne rozmiary. Liczy się, że w Dubaju jest około 30 tysięcy prostytutek. Tyle samo, co podobno w całej Polsce, a Dubaj to jest jednak tylko jedno miasto. Duże, bo duże, 3 miliony ludzi, ale jedno miasto ma tyle prostytutek, co cały kraj u nas. Więc jak sami widzicie, to nie tylko istnieje, ale ma się naprawdę bardzo dobrze. I stosunek władz do prostytucji jest taki, że z tym się walczy, ale tylko jak trzeba. Tylko jak to jest już bardzo widoczne i no po prostu, żeby nie stracić tej twarzy, trzeba coś z tym zrobić. Oni mają takie podejście, że no to zawsze było, zawsze będzie, nie chcemy o tym rozmawiać, bo trochę wstyd, więc zostawmy to tak jak jest i tylko jak będziemy absolutnie musieli, to coś z tym zrobimy. I być może dlatego kwitnie to właśnie taki biznes, a z drugiej strony też dlatego, że jest to bardzo jednak restrykcyjna kultura, ta kultura muzułmańska, gdzie no ludzie się po prostu wstydzą własnych pragnień, własnych potrzeb. Wszystko jest bardzo takie, wiecie... Wszystko opiera się tak naprawdę na takiej walce z ludzką naturą. Oczywiście tutaj w ZEA o wiele, wiele mniej, ale spoglądając na takie kraje jak Arabia Saudyjska jeszcze do niedawna, teraz troszkę już się poprawia, no tam no, bardzo niewiele rzeczy można było w ogóle robić. Nie było kin, bo czują zgorszenie filmy zachodnie. Nie można było pić alkoholu, ale tak w ogóle nie istniał praktycznie alkohol w kraju, oprócz jakichś totalnie nielegalnych rzeczy. Kobiety nie mogą prowadzić, kobiety nie mogą same mieszkać, tak dalej, i tak dalej. I bardzo dużo takich zasad tam było. Więc to jest poniekąd taka kultura restrykcji i kultura zabraniania różnych rzeczy. I jak to zwykle bywa, właśnie w takich miejscach najwięcej jest tych rzeczy, które są zabraniane. Bo im bardziej się komuś czegoś zabrania, tym bardziej te osoby chcą to robić. No dobra, ale teraz trochę więcej szczegółów o tej prostytucji. Gdzie to jest, kto to robi, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o osoby, które są prostytutkami, to są to przeważnie albo dziewczyny z Afryki, albo z jakichś biedniejszych krajów Azji, albo z Ukrainy, wschodniej Europy, ale tej najbiedniejszej części. Czyli są to takie trzy główne rejony. Na pewno istnieją prostytutki z innych krajów, pewnie z wszystkich, jakie się teraz w ogóle wymienić, ale te główne grupy to, tak jak mówiłem, Afryka, Azja, te biedne kraje, no i wschód Europy. I teraz jak odbywa się taka prostytucja w Dubaju? Jak się te prostytutki znajduje i jak to wszystko działa? Jest kilka różnych miejsc, gdzie można taką prostytutkę spotkać. Każdy, kto był w Dubaju i miał Tindera, albo chociaż przez chwilę był na Tinderze, pewnie zauważył, że jest tam
Bardzo, ale to bardzo dużo prostytutek. Można to poznać po prostu po tym, że te dziewczyny mają zdjęcia, w których od razu jest numer telefonu. I jeżeli ten numer jest, to oznacza, że po prostu dzwoń do mnie i ugadamy się na określoną cenę. Jeżeli byście zobaczyli Tindera w Dubaju, to po prostu czasami ma się wrażenie, że połowa tych dziewczyn, no co druga dziewczyna to prostytutka. Jest tego bardzo dużo. Bardzo, ale to bardzo dużo. Wszyscy moi znajomi, którzy podróżują i używali Tindera w różnych krajach, jak przyjeżdżałem do Dubaju, to są w absolutnym szoku, że to działa na aż tak wielką skalę. Drugie miejsce to są kluby. Kluby, które zawsze są w jakichś drogich, pięciogwiazdkowych hotelach. Jeden z klubów, w którym ja się spotkałem z prostytutkami, to był klub Kawali w Dubaju. Nie wiem, czy on w ogóle jeszcze istnieje. Byłem wtedy nowy w Dubaju, przyjechałem dopiero co do Dubaju i jakiś chłopak, facet, który pracował już jako steward Emirates, dużo, dużo dłużej niż my, podszedł do naszej grupy takich świeżaków, tam były i dziewczyny, i chłopacy, i powiedział nam, że on nam załatwi fajną imprezę w takim fajnym klubie i żebyśmy z nim poszli, że to jest najlepszy klub. Poszliśmy tam i się okazało, że on nam załatwił lożę, która kosztowała, nie pamiętam już ile, ale pamiętam, że składaliśmy się po 2000 dirhamów, czyli 2000 zł na osobę. Jak już było za późno, jak już tego, że byliśmy, nie mieliśmy po prostu wyjścia. Czyli trochę nas zrobił w konia w tym momencie. Tam było z 8 osób, czyli to mogło kosztować 16 tysięcy, 8, 7, kilkanaście tysięcy to kosztowało generalnie. Jak już za to zapłaciliśmy, to się okazało, że tam jest w cenie mega najdroższy alkohol, jakieś takie, wiecie, trunki, które kosztują setki, jak nie nawet pod tysiąc nie podchodzą złotych za butelkę, gdzie mamy dwóch ochroniarzy, którzy wpuszczają, wypuszczają tylko nas z tej loży, gdzie mamy osobnego jakby takiego barmana, który tylko stoi tam, czeka i jak mu się pokaże, że chcesz to z tym, to on robi ci drinka i ci go podaje. Więc no, było strasznie drogo, się strasznie nie opłacało, ale przynajmniej jakby zaznałem tego życia bogatego człowieka przez chwilę, przez jedną noc. Ale wróćmy z powrotem do tematu. Wychodząc z tej loży, chodząc na parkiet i tak się trochę rozglądając, jednocześnie tańcząc, zauważyłem, że w tym klubie dzieje się coś bardzo dziwnego. Wszyscy młodzi, atrakcyjni mężczyźni tańczą sami, a wszyscy starzy, obleśni, grubi, łysi faceci są oblegani przez całe grupy młodych, pięknych kobiet. Nie zajęło mi oczywiście długo, zanim się domyśliłem, że chodzi tutaj o to, co zwykle, czyli o pieniądze, i te kobiety są po prostu prostytutkami. Mało tego, nawet jeden z moich kumpli, który wracał z parkietu i szedł do naszej loży, został zaczepiony przez taką laskę, która od razu powiedziała mu tam cenę i gdzie chce, czy hotel, czy coś tam i tak dalej. Pewnie zauważyła, że jesteśmy w tej drogiej loży, myślała, że on jest jakiś super bogaty i że będzie miała dwa w jednym. Młodego faceta, nieobleśnego, jednocześnie zarobi sobie pewnie tyle samo, co z tego starego. Ale było to dla mnie porażające. Nigdy nie widziałem czegoś takiego i na tak dużą skalę. Nigdy nie zapomnę tego baru, który tak szedł jakby wzdłuż klubu. I szedłem wzrokiem od lewej do prawej i widziałem tylko stary dziad, młoda laska, stary dziad, młoda laska, stary dziad, młoda laska, gruby, łysy, młoda laska i ani jednej osoby w moim wieku z jakąś dziewczyną. Mało się za głowę nie złapałem, no ale cóż zrobić. Więcej do tego klubu nie przyszedłem nigdy, bo było tam bardzo drogo i był to klub właśnie taki dla takich, no ludzi takich, jak przed chwilą wymieniłem. Nie powiem, że nie było warto tego zobaczyć raz na własne oczy, jak ten Dubaj wygląda od tej takiej ciemniejszej strony, ale drugi raz bym tego nie powtórzył na pewno. Także to było drugie miejsce, w którym można spotkać prostytutki. I teraz trzecie miejsce, to was pewnie trochę zdziwi, to jest bezczelnie na ulicy, czasem nawet w centrum miasta. Prostytutki są podobno w Marinie, to raz. Jest takie jedno miejsce w starym Dubaju, które podobno jest takim zagłębiem prostytucji, to jest Banias Square w starszej części Dubaju. I uwaga, uwaga, miejsce, w którym ja mieszkałem, dosłownie przed moim budynkiem, to był budynek na Sheikh Zayed Road, nazywał się Al Meraiki Tower. I dosłownie przed tym budynkiem przechadzały się prostytutki, podjeżdżali kolesie, opuszczali szyby, pytali o cenę. I to było, no, pod moim oknem, praktycznie w samym centrum miasta. Nawet moją dziewczynę raz zaczepili, ktoś tam zaczepił i myślał, że jest na sprzedaż. Tak, także miałem nawet właśnie w ten sposób bezpośrednią styczność z prostytucją w Dubaju. Po prostu idąc po bułki do sklepu albo do jakiejś pobliskiej kawiarni, restauracji. Jak sami widzicie, tego jest naprawdę, naprawdę dużo.
I te prostytutki są naprawdę w różnych miejscach. I przez internet można je poznać, i w klubach, i nawet z ulicy. Do tego jest jeszcze czwarta rzecz, o której prawie bym zapomniał powiedzieć. Tak zwane salony masażu, w których masuje się głównie jedną część ciała. I takie salony masażu można odróżnić od normalnych po tym, jak wyglądają ich wizytówki, które są często rozrzucane po mieście, tak po prostu byle gdzie. Wkładane jakby za szyby samochodów, za wycieraczki, ale też rozrzucane po prostu po ziemi. Gdzie po prostu idzie się czasami i widzi się, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt takich wizytówek leżących na ziemi. I tam zawsze jest napisane, że to jest masaż, i zawsze jest numer telefonu i zdjęcie jakiejś półnagiej laski w bardzo jednoznacznej pozycji sugerującej sami wiecie co. Jeżeli chodzi o ceny, to się nie orientuję, bo nie znam nikogo, kto robi takie rzeczy w Dubaju. Mam raczej młodych znajomych, którzy nie muszą takich usług używać, ale słyszałem kiedyś od jakiegoś znajomego, że podobno taka super z wyższej półki prostytutka kosztuje 2-3 tysiące dirhamów, czyli 2-3 tysiące złotych. Jaki jest stosunek lokalnej ludności do prostytucji? Otóż jest takie duże poczucie winy, tak jakby ktoś to robi, ale jest mu z tego powodu głupio, nie przyzna się nikomu do tego, myśli, że tam źle zrobiłem, Bóg mnie ukara i tak dalej, ale mimo wszystko to robi, więc jest taka. Z jednej strony ta osoba, tak sama osoba może powiedzieć publicznie, że to strasznie potępia maksymalnie, że w ogóle nic z tym nie jest wspólnego. I ta sama osoba może to faktycznie zrobić gdzieś tam po pijaku w ciągu weekendu. Więc jest takie bardzo dziwne połączenie tutaj, że z jednej strony wszyscy są niby na nie, a z drugiej strony to się dzieje i to się dzieje bardzo często. Nie jest tak jak u nas, że w niektórych krajach w Europie nawet prostytucja jest legalna, bo ktoś też do wniosku, że skoro to tak będzie, to zróbmy, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było opodatkowane, bezpieczniejsze i tak dalej, żeby to jakby zabrać z rąk mafii. Tutaj tak w ogóle nie ma, tu jest totalnie na odwrót, to jest w głębokim podziemiu, wszyscy się tego trochę wstydzą, boją się o tym rozmawiać, ale jednocześnie robią to. Wiecie, już abstrahując od tej prostytucji, to generalnie Dubaj jest takim trochę Las Vegas Bliskiego Wschodu. Tu jest bardzo dużo klubów, tu można pić alkohol legalnie. Tutaj są też narkotyki, o czym powiem pewnie w następnym odcinku. Są one ukryte i nie jest łatwo je dostać, ale są i dam sobie głowę uciąć, że tych narkotyków tutaj jest więcej niż w innych krajach ościennych. I tak samo jest też z prostytucją. Generalnie to jest takie miejsce, gdzie wiele osób z okolicznych krajów przyjeżdża się zabawić, a już szczególnie jak mają dużo pieniędzy. Naprawdę można zobaczyć nawet samochody na tablicach rejestracyjnych, czy to z jakiegoś Omanu, czy z Arabii Saudyjskiej, czy z innych bliskich tutaj krajów. Więc no, dokładnie tak jest. Oczywiście tutaj na przykład nie ma hazardu, więc nie jest to dosłownie Las Vegas. No chodzi mi w tym porównaniu o to, że to jest takie miasto, gdzie się imprezuje na Bliskim Wschodzie, Dubaj. Chyba was to nie dziwi, bo pewnie z moich filmów wiecie już, jak Dubaj wygląda. Dubaj epatuje takim przepychem, bogactwem, że jest super, że bawimy się, że mamy pieniądze. No to pewnie się domyślaliście wcześniej, że jest tak, jak właśnie powiedziałem. Są też te bardziej takie kontrowersyjne formy zabawy i troszkę takie mniej legalne też. Ale co zrobić? Najczęściej tak jest, że im bardziej się udaje, że się nic nie dzieje, tym pod powierzchnią dzieje się więcej. Zostawiam was z tą myślą i oczywiście widzimy się w następnym vlogu, a wy dajcie mi znać, czy was zaskoczyło to, co teraz powiedziałem w tym vlogu, czy może spodziewaliście się, że właśnie tak będzie. Trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć!